to hide behind closed doors. Oh, I sing this song for all the broken hearts, lost souls, don't want you to hide behind thick walls. It's a little story about our little lives that I wanna hear. Wow, dziękuję. Ależ zabraliście mnie w piękną podróż muzyczną. Dzień dobry. Tak brzmi hipnotyzujący duet. Wszechstronny głos, czyli Yumi Ito i no, przepięknie brzmiące struny gitary Szymona Miki. Dziękujemy. Słuchajcie, dobry. Dzięki wam w świecie na głowie dzisiaj będzie światowo. Polska, Japonia, Szwajcaria. Pozwolisz, Szymonie, że zanim o waszym wspólnym projekcie zacznę od Yumi. Oczywiście. Yumi, Jacqueline, Dowgielewicz i to. Tak, tak się nazywa. Mama Polka. Chylę przed mamą czoła za to, że ty tak pięknie mówisz po polsku. O, dziękuję. Bo urodziłaś się w Szwajcarii. Tak, tak. W Bazylei. Mama mówiła z tobą w domu po polsku? Od małej dziewczynki? Tak, tak, od małej dziewczynki. Tak. Tak? To był po prostu mój pierwszy język, który rozmawiałam. Pierwszy język? No tak, bo to macie, jak cię mówi, macierzyński, tak? Nie. Macierzyński. Macierzyński język. Macierzysty. No, macierzysty, tak, bo moja mama jest Polką. I też no, babcia często przyjeżdża. Tak, trudny, tak. A dobrze, że mogę sobie porozmawiać z Szymonem od czasu do czasu, widzisz, jak się bo spotykamy. Druga twoja połowa, czyli tata, tak. Jest Japończykiem. Mhm. Jak porównasz te dwa języki, bo dla nas japoński to jest super trudny język, a jak porównasz te dwa języki, to który jest trudniejszy?
Nie wiem, chyba obydwa są trudne. A mówisz po japońsku? Tak, też mówię. Z tatą zawsze mówiłam po japońsku. Tata, pianista klasyczny, a mama mezzosopranistka. Tak. Czy nie było kłótni w domu, czy ty będziesz pianistką, czy ty będziesz śpiewała? Oni chyba sobie nie życzyli, żebym w ogóle była muzykiem, bo to życie takie, muzyka, no nie zawsze jest takie łatwe. I no, wiedząc to, to sobie może życzyli, żebym coś innego robiła. I poszłam też na literaturę, skończyłam normalną szkołę i tak dalej, ale potem jak już po pierwszym semestrze publicystyki i literatury niemieckiej stwierdziłam jednak, że, no, że chcę muzykę robić na 100%. Może oni też to tak zrobili ekstra, żebym właśnie się sama przekonała. Ale przecież do mama tego. Uczyła cię śpiewać. Tak, ona mnie uczyła śpiewać, bo mój nauczyciel mnie odkrył na pierwszym egzaminie, się pytał, miałam jakieś bossa nova, zaśpiewałam pierwszy raz w życiu i się pytał, czy ja śpiewam jazz. Ja mówię, nie, że nie wiem, nawet po prostu się nauczyłam jedną piosenkę z tej książki, takiej z szkoły. No i potem na wieczorze rodziców właśnie podchodził tam do mojej mamy i powiedział, że powinnam iść na śpiew, no to moja mama mówiła, że ona też uczy śpiew i po prostu tak podjęła decyzję, żeby mnie uczyć w domu. Ale nie tylko śpiewu. U mamy się uczyłaś, tak. Bo zdaje się coś tam Bobby McFerrin też namieszał w twojej nauce potem, śpiewania. Jak miałam 21 lat, no coś takiego, po tych rozpoczętych studiach literatury i tak dalej, to właśnie już czułam, że muzyka i potem zaczęłam w ogóle iść do różnych nauczycieli w całym świecie i właśnie też do Bobby McFerrin. Poszłam na te Circle Songs Workshop i tam cały tydzień byliśmy w Nowym Jorku. To było ekstra też z nim śpiewać, go widzieć, całą energię. To był jeden z moich najlepszych tygodni życia. Yumi, na YouTubie jest twój film. Uczy się śpiewać Noam Renen. Pamiętasz taką historię? To jest Aleksander Technik, nauczyciel też był. No ja byłam na pewno 20 czy 30 różnych. No więc właśnie o to cię chciałam zapytać, jakbyś tak policzyła te godziny śpiewu, bo ktoś, kto nie słucha ciebie i myśli, że to tak samo przychodzi, bo pewnie miała wrodzony talent, nie zdaje sobie sprawy, ile ty godzin poświęciłaś ucząc się śpiewu. No bardzo dużo. Pamiętam jako dziecko cały czas się nagrywałam na jak się mówi, magnetofon? Na kasetę, tak? To był mój hobby. Zawsze jak rodzice nie było w domu, to po prostu się nagrywałam godzinami, próbowałam jakieś imitować popstars różne i tak się frustrowałam właśnie, że nie brzmię jak ci ludzie, Anastasia czy tam Christina Aguilera, moje kiedyś takie dla heroes. Dla mnie Kate Bush. I się frustrowałam, no i potem właśnie dużo pracowałam nad sobą i no, mnie po prostu no, to bardzo fascynowało. Montreux Jazz Vocal Competition. Tak, tam brałam udział. To było niesamowite uczucie tam być na tej scenie i też Al Jarreau tam poznałam właśnie. Też potem pół roku później brałam udział w takim Montreux Jazz Academy, też z Al Jarreau, też miałam lekcje. To, no, było to niesamowite. Yumi, ty w ubiegłym roku wydałaś płytę Kryształy Gwiezdnego Pyłu. Przesłuchałam płytę. Dla mnie tam jesteś taką kapłanką światła. Bo powiedz, o czym są słowa. Sama napisałaś słowa. To jest autorska twoja płyta. Wszystko tak. Wszystko skomponowałam, zaranżowałam. O czym ta cała płyta? No o różnych historiach życia i też to, co mnie otacza. Właśnie też Little Things, co teraz zagraliśmy, też jest na tej płycie. To był chyba pierwszy utwór w ogóle tej płyty. To był taki bardzo trudny moment dla mnie, bo moja przyjaciółka była w psychiatry, miała psychozys i depresję. I po prostu nie wiedzieliśmy, co się dzieje też z schizofrenią. I tak po prostu też jakoś sama miałam kryzys, nie wiedziałam już, jak dalej muzycznie. I wzięłam gitarę, która tam gdzieś leżała. Ja nawet nie gram na gitarze, ale po prostu coś zaimprowizowałam. I o tej właśnie, o tej koleżance. Ale śpiewając tą piosenkę, widzisz ją? Dedykujesz zawsze jej tę piosenkę? Już teraz na razie nie zawsze, bo już ona dobrze, że się wyleczyła z tego wszystkiego. Ale w ogóle po prostu ludziom, którzy cierpią, albo wszyscy mamy nieraz takie sytuacje, jak nas serce boli, tak? Ja powiedziałam kapłanką światła, bo ty śpiewasz właśnie o tych małych rzeczach, o rzeczach, których często my nie dostrzegamy. O przyrodzie.
Ja przepraszam, co jest przyroda? Przyroda, drzewa, las. A, tak, tak, właśnie. No, ja bardzo dużo energii dostaję właśnie z natury, dlatego też w moich teledyskach ta natura właśnie tak łączy te historie świata, historię mojego otoczenia. Otoczenia. Tak, z naturą, z tym całym medytatywnym takim stanie. To mi daje po prostu to siły. To teraz posłuchamy fragmentu z tej płyty. Wybierz, które nagranie? Z tej płyty, no to jak chcecie Islandię zobaczyć, to może Little Things? Proszę bardzo. I sing this song for all the broken hearts, lost souls, don't want it to hide. Closed doors. I sing this song for all the broken hearts, lost souls, don't want it to hide behind thick walls. It's the little stories about our little lives that I wanna hear the most.
Czy wszystkie nagrania były sfilmowane na Islandii? Nie wszystkie. Właśnie jedno było sfilmowane tutaj w Krakowie, w Zakrzówku. Też zdjęcie mojej płyty też tam Maria Jarzyna zrobiła. No i tak skombinowaliśmy to, ona to skombinowała z dronami z Islandii. Ale właśnie fajnie, że te polskie ujęcia tak pasowały. A jak ty się czujesz w Polsce? Super się czuję, oczywiście, tak jakbym... Szymon jest swoim przewodnikiem. No. Po Krakowie. Bardzo się cieszę tutaj odwiedzać Szymona zawsze. Na co narzeka, Szymonie? Yumi? Yumi. Na komunikację? No. Nie. Myślę, że Yumi dobrze się czuje w Polsce. Też dla Yumi koncerty, które zaczęliśmy grać wspólnie w duecie, to były w ogóle pierwsze występy takie muzyczne w Polsce, prawda? Dla ciebie, więc tak. Yumi też mogła zestawić i jakby poznać polską publiczność, bo bywała w Polsce wcześniej turystycznie z rodzicami, ale mogła też zobaczyć, jak się gra dla polskiej publiczności, a wiadomo, że w każdym kraju ludzie są trochę inni, inaczej reagują, więc myślę, że Yumi, myślę, że polubiłaś publiczność tak, w Polsce, którą mamy. Zaraz jeszcze wrócimy do waszego Poznania, ale ja bym jeszcze chciała skończyć, Yumi, bo na tej płycie grasz razem ze swoją orkiestrą. Mhm. To jest 11 muzyków tak. z 8 krajów. Jak ty ich wybierałaś? Poznałam ich wszystkich w Bazylei, tak jak Szymona, w Jazz Campusie. To jest taka szkoła jazzowa, gdzie studiowałam. I też tam brałam udział w Focus Year, to jest coś takiego jak Monk Institute w Ameryce, tylko teraz w Europie, pierwszy taki instytut. No i po prostu tam wszystkich takich fajnych muzyków poznałam, którzy tam przyjechali, po prostu w Szwajcarii. Myślę, że Szwajcaria jest takim fajnym miejscem, gdzie po prostu ludzie z całego świata się jakoś zbierają i spotykają. Mnie bardzo podobasz się w nagraniu z wibrafonistką Izabelą Effenberg. Zgadzasz się ze mną? Możemy tego posłuchać? Czy zobaczyć? No to słuchamy. I wracamy do naszej rozmowy. Hey, so valembo.
wreszcie przyszedł czas na to, żebym was zapytała, jak wy się poznaliście? Poznaliśmy się, kiedy ja się przeprowadziłem do Szwajcarii na jeden rok studiów, na pierwszy rok studiów tam moich. Jumi, pamiętam na początku, Jumi znała się z moim kolegą, który w zasadzie mnie tam ściągnął do tej Szwajcarii. Grzegorz Włodarczyk. Tak, taki nasz przyjaciel, kontrabasista, który mnie namawiał cały czas, żebym tam przyjechał i postudiował. I jak przyjechałem na ten pierwszy rok, to właśnie wtedy poznałem Yumi. A potem oboje dostaliśmy się właśnie na ten program stypendialny Focus Year. No i wtedy spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. Ale powiedzcie mi, to była taka miłość, muzyczna miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, ja pamiętam, że zaczęliśmy grać nawet od takiego jakiegoś koncertu domowego u nas w mieszkaniu. A, tak, no tak. Tak, jakoś tak się zaczęła nasza Czyli spontanicznie. Współpraca, tak spontanicznie, tak. Tak, bo mieszkaliśmy też razem jeszcze z basistą, z dwoma basistami, robiliśmy taki koncert na początku tego semestru i no jakoś tak nam się fajnie grało i potem graliśmy codziennie. Co? Taką koneksję poczuliśmy od razu muzyczną. No widać, że jest wami, między wami chemia muzyczna. To cieszy mnie. Bo parą nie jesteście. Nie jesteście. Nie, wszyscy tak myślą, ale... Lepiej nie mieszać. Jesteśmy bratem i siostrą z innych mam. Najważniejsze, że brzmicie razem przepięknie. Dobrze, ale teraz, Szymon, usłyszałeś Yumi i pomyślałeś, to jest to? Tak. Tworzymy razem coś nieprzeciętnego? Tak, tak naprawdę za każdym razem, jak gramy razem, gramy, śpiewamy, to mam takie poczucie, że robimy coś wyjątkowego i na wysokim poziomie i takiego unikatowego. Może też przez to, że też wykorzystujemy ja swój instrument, Yumi swój głos czasami w taki nieoczywisty sposób, bo oprócz tego, że gramy piosenki, to też czasami gramy jakieś instrumentalne utwory. Nie boimy się tego wszystkiego mieszać i wszystkich swoich umiejętności i inspiracji wykorzystywać w tym, co robimy. I przez to wydaje mi się, że to, co nasza muzyka jest jakaś taka unikatowa. I zresztą tak też mówią nasi słuchacze. I swoją drogą też właśnie wtedy na tym programie Focus Year, na którym byliśmy, mieliśmy przyjemność co tydzień współpracować z jakimiś takimi mega gwiazdami jazzu, które przyjeżdżały do nas i graliśmy z nimi koncert, robiliśmy próby. No i właśnie kilka z tych osób też nam jakby sugerowało i zwracało uwagę na to, że powinniśmy też grać razem w duecie. Więc chyba coś w tym rzeczywiście jest. No mi się też tak jakoś wydawało, że to były takie momenty, właśnie bo mieliśmy, jak graliśmy z Dave Hollandem, mieliśmy jakiś duo moment i też Steve Swallow i oni po prostu nam mówili zawsze w próbach, że powinniśmy zrobić duet. I już jak nas potem, mieliśmy jeden pierwszy koncert w Szwajcarii w duecie pod koniec roku czy coś i wtedy Wolfgang Mutschpil tam też przyszedł na koncert i już też powiedział, powinniście zrobić duet, no to już tam myśleliśmy, okej, jak już tyle ludzi nam mówi, że powinniśmy zrobić ten duet, to robimy. No. A jak odbył się ten spontaniczny koncert, kiedy zagraliście razem pierwszy raz? No bo Yumi, grasz z różnymi muzykami. Jak zaśpiewałaś z Szymonem? Co sobie pomyślałaś? A po prostu super. No ja w ogóle jeszcze nie znalazłam jakiegoś innego gitarzysta, z którym bym tak grała. Tak chętnie. Po prostu chciałaś. Nie mam nawet nie. Często w tych zespołach jazzowych w dzisiejszych czasach są różne, jak się mówi, sub, tak? Zastępstwa, ale wiem, że jak z Szymonem, jak ten duet po prostu tylko działa z Szymonem, ja nie mogę zadzwonić to kogoś innego, no bo to jest takie personalne i się tak dobrze znamy i właśnie mamy te interesy różne, stylistyczne, te światy. I moim zdaniem dodajecie sobie skrzydeł. Tak, dokładnie tak jest, że mam nadzieję, że ja Yumi swoją drogą... Bo ty też inaczej brzmisz w tym duecie tak. Niż w pozostałych nagraniach. Tak, dostosowujemy się do siebie i przez to, że między wami jest taka magia muzyczna, to ta magia udziela się też publiczności, myślę. Mnie na pewno. Cieszy mnie to.
A ja jeszcze dodam, że Yumi, ja ci się wcale nie dziwię, bo Szymon wygrał pierwszą edycję Międzynarodowego Konkursu Gitarowego imienia Jarosława Śmietany. Jakbyś nie wiedziała, to ci powiem, że startowało w tym konkursie 54 gitarzystów z 21 krajów i Szymon wymiótł całe to towarzystwo. Zdobył Grand Prix Festiwalu Jazz nad Odrą w 2012 roku, był indywidualnością jazzową, zajął pierwsze miejsce na festiwalu Young Best Jazz i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że wy mieszkacie teraz, Szymon, w Polsce. Yumi? W Bazylei. Bazylei. Czy wy współpracujecie jak? Korespondencyjnie? Wrzucacie sobie jakiś temat? Każdy pracuje osobno w domu? No raz tam przez Zooma coś tam razem komponowaliśmy, ale normalnie zawsze jak się spotykamy, po prostu gramy i jak w domu, no to ja część komponuję, Szymon część, a nieraz jak się spotykamy, to razem komponujemy czy piszemy słowa. Tak. Akurat... Te sprawy, które możemy organizować zdalnie, jak to się teraz mówi, no to tak robimy rzeczywiście, że Yumi załatwia pewne rzeczy u siebie, ja u siebie. Natomiast jak się spotykamy, to wtedy muzycznie najwięcej działamy i gramy oczywiście trasy, koncerty i tak dalej. A jak nie gracie razem, to tęsknicie za sobą? No bo ciężko jakoś. W pandemii się nie widzieliśmy chyba cały rok, a przedtem po prostu co miesiąc byłam chyba w Polsce i graliśmy, albo Szymon był w Szwajcarii. No, już tak fajnie ta było. Ta płyta właśnie. To jest absolutnie, bo ta płyta wyjdzie 28, to jest płyta to wasza, jest tak? 28 października. To jest absolutnie wasza autorska płyta. W 100%. Tak. Yumi, tytuł. Oprócz tego, że śpiewasz, napisałeś słowa piosenki. Skomponowałaś jakiś utwór? Tak, tak. Połowę utworów są moich. Tak. Co jeszcze? Biznesowo robimy to też. No właśnie. Całą pracę menedżerską, tak. Szymon, a ty tak, jesteś kompozytorem na tej płycie, no oprócz tego, że grasz. Ale grasz na gitarze, która została zrobiona specjalnie dla ciebie. Tak, między innymi. To jest właśnie ten instrument. Gitara oktawowa, czyli jest nastrojona aż oktawę wyżej niż normalna gitara, przez co ma też taką krótszą skalę, żeby można było na niej grać. Tak, był to mój pomysł, żeby zrobić taki instrument. Występują takie gitary, ale bardzo rzadko, a praktycznie nigdy z metalowymi strunami, raczej z nylonowymi. I wykonał ją taki znakomity lutnik, w międzyczasie mój przyjaciel Jakob Biller z Niemiec. Ale gram na tej płycie w sumie na wielu różnych gitarach. Teraz spróbujemy to właśnie przełożyć na koncerty. Więc na koncerty zawsze włożę ze sobą trzy instrumenty, jeśli gramy w Polsce. Zawsze jest przeprowadzka, także jak ktoś się znajdzie, kto by chciał pomóc w transporcie tych gitar i podać Szymonowi na scenie, to czekamy na taką osobę. Ale rozumiem, że to są różne gitary. Tak, grałem na gitarze elektrycznej, na gitarze akustycznej. Swoją drogą gitarze akustycznej też nastrojonej trochę inaczej niż zwykle na tej gitarze, na takim argentyńskim instrumencie Ron Rocco, który sprowadził mi właśnie nasz wspólny przyjaciel z Argentyny, jak mieszkaliśmy w Szwajcarii. Więc cały swój arsenał wykorzystałem na tej płycie, więc ona jest taka bogata w brzmienia strun, można tak powiedzieć. A tak w ogóle, to ile masz gitar w domu? O, tak za dużo. Nie. 10. 10 mam gitar obecnie. Czy wszystkie pieniądze wydajesz na instrumenty? Na szczęście, mam to duże szczęście, że współpracuję z lutnikami i dużo z instrumentów dostaję za darmo. Więc tak naprawdę nie mógłbym sobie pozwolić na te wszystkie instrumenty, które posiadam, więc większość z nich dostałem za darmo lub w jakichś takich bardzo, bardzo preferencyjnych cenach, więc owszem, inwestuję dużo w sprzęt, ale na szczęście też może przez to, że gdzieś tam jestem trochę bardziej rozpoznawalny, też lutnicy chętnie ze mną współpracują i dają mi instrumenty. No tak, bo to jest dla nich reklama. Wracamy do płyty. Płyta nosi tytuł? Equal. Equal, a utwór promujący płytę, którego teraz posłuchamy, Minha Flor, to po portugalsku znaczy? Mój kwiat. Czyli? My flower. Niemiłość, właśnie to po prostu tak czułam, my flower. No bo mam partnera z Galicji, a w Galicji też tak
mówi się po galicyjsku i to jest też bardzo blisko do portugalskiego i stamtąd wzięłam to Minha Flor i to był utwór, który właśnie dla mojego chłopaka napisałam i miałam to w ogóle zagrać z orkiestrą moją, zaaranżowałam te wszystkie rzeczy na smyczki i różne instrumenty. No a potem Szymon na nagraniu, w ogóle nie mieliśmy tego zaplanowanego, żeby zagrać ten utwór, ale Szymon tak powiedział, ej, chodź spróbujmy może ten Minha Flor. Ja mówię, co naprawdę? No to tak jakoś z komputera nawet nie wydrukowałam tych partytur, po prostu Szymon tam wszystkie te partytury zagrał, nagrał na różnych gitarach, te na smyczki, na harfy. No i z Szymona się zrobił cała orkiestra. Tak pięknie mówisz o Szymonie, a twój partner nie jest zazdrosny o niego? Nie, oczywiście nie. No bo jesteśmy muzykami. No, to jest znamy się też swoją drogą z Jagą. No, też gramy. Gramy razem. To jest mój bębniarz świetny, też gra na bębnach, też komponuje. No, jesteśmy w świetnym otoczeniu z różnymi po prostu muzykami i się kolegujemy. Jesteśmy jak jedna duża rodzina. Bardzo się wspieramy wszyscy i oczywiście, że to nie jest nigdy problem. To przecież jest przyjaźnie są. I słuchamy Minha Flor. The stormy winds can't knock me
Rozumiem, że słowa piszesz tylko w języku angielskim. No, ostatnio zaczęłam coś pisać po polsku na jakiś mój następny album. Tak? No, tak. A po japońsku? Też. A czy da się śpiewać coś po japońsku? Czy ja zaśpiewaj coś po japońsku. Nie wiem niczego tak na pamięć, ale też już śpiewałam w Japonii, jak byłam na trasie, to coś musiałam się nauczyć jakiegoś z filmu, jakąś muzykę. Szymon, czy tak samo komponuje się do angielskiego języka, do polskiego i do japońskiego by się komponowało? Wow. Jaka jest melodyka w ogóle ciekawe, języka japońskiego? Bardzo dobre pytanie. No? Ja myślę, że słowa bardzo wpływają gdzieś, na, gdzieś na muzykę i na to, jakbym napisał utwór. Ale to jest, myślę, podświadome, że po prostu jakoś tak mnie prowadzi wtedy, nie wiem, moja wrażliwość, że jakoś tak piszę pod dany język. Nie zastanawiam się jakoś nad tym, ale myślę, że na pewno ma to duży wpływ. Tak. Bo myślę, że dla Yumi nie byłoby problemu, skoro ty jako dziewczynka zaczęłaś mówić po polsku, to ty myślisz też trochę po polsku. Hmm? No tak, tylko że ja tak rozmawiam po prostu tak w rodzinnym, tak jak się mówi. W rodzinnym language. Gronie. No języku. I tak jakoś nigdy, ja nie chodziłam do szkoły polskiej, także tylko jedną książkę przeczytałam po polsku. To już cię nie będę męczyć z tym. Jeśli kolejna płyta będzie w języku angielskim, to od razu was zapraszam. Porozmawiamy o niej. A teraz, Szymonie, chciałabym ciebie zapytać o twoje płyty. Był u mnie Piotr Wyleżoł. I rozmawialiśmy o twoim udziale w płycie We Bands. Był u mnie Mateusz Pałka. Rozmawialiśmy o twoim udziale w płycie Popyt. Czy ty liczysz płyty, w których zagrałeś jako sideman? No, kiedyś liczyłem. No tak jest ich tak chyba ponad 30, myślę, płyt, których zagrałem tak jako muzyk sesyjny. Też trochę nagrałem muzyki do filmu. Jest też w sumie sporo płyt, które już nagrałem, ale jeszcze nie wyszły. Tak, zawsze to jest dla mnie duża przyjemność brać udział w projektach innych ludzi. Mamy tu twoją, bo dwie płyty to są twoje płyty autorskie. To tak, jest jedna 100%. Z nich. Tak, Togetherness. Tak. Tu są twoi goście. Kto zalicza się do twoich gości? Po pierwsze, ta płyta jakby ona jest takim centrum tego albumu jest moje trio, w skład którego wchodzi znakomity kontrabasista Max Mucha i pochodzący z Izraela, a mieszkający w Nowym Jorku perkusista Ziv Rawitz, znakomity perkusista, można powiedzieć, że gwiazda perkusji obecnie. A jak ci się go udało pozyskać do swojego projektu? Po prostu lubiłem bardzo jego grę jako słuchacz. I napisałem do niego: cześć Ziv, nagrywam płytę, tu jest moja muzyka, wysłałem mu jakieś moje nagrania i on po prostu bardzo mi się to spodobało. Wchodzę w to, powiedział. I się zgodził, tak. I nagraliśmy wtedy pierwszą płytę Unseen. To już no, parę ładnych lat temu. Potem graliśmy jakieś trasy, koncerty i tak dalej. I potem właśnie nadszedł czas na kolejny album i postanowiłem to brzmienie tria rozszerzyć w niektórych otworach. I zaprosiłem Mateusza Pałkę właśnie na fortepian, który jest moim przyjacielem i muzykiem, z którym uwielbiam współpracować i grać. Joachima Mencla, który zagrał na Lirze Korbowej i wokalistkę wspaniałą Basię Derlak, która napisała też teksty do utworów, które napisałem. Thank you.
Właśnie tym jest ta płyta, że ona jest takim rozszerzeniem tego brzmienia tria. Czy ty jesteś frontmanem na tej płycie, czy wy jesteście jedną drużyną? Właśnie to co z czego jestem bardzo zadowolony z tej płyty, to to, że każdy gdzieś tam postawił jakieś ego na drugi plan i grał dla zespołu, zespołowo. I każdy tworzył brzmienie grupy i tych utworów. I ja też dałem dużo miejsca muzykom do realizowania siebie i grania solówek i tak dalej, więc owszem, jestem liderem, bo napisałem te wszystkie utwory, ale myślę, że każdy z nas na tej płycie właśnie myśli o całości, o całym brzmieniu. I to jest, myślę, że jedna z takich fajniejszych, jeden z fajniejszych aspektów właśnie tego albumu, z którego jestem zadowolony. Yumi, sięgnęłam do dzieciństwa, teraz sięgnę do twojego dzieciństwa. Jest w Wadowicach klub Banan. Mówi ci to coś? Tak. Tam słyszałam, że 8-letni Szymon Mika grał na perkusji. Tak, tak. No skąd pomysł na perkusję? No jak w zasadzie... Jak tata jest gitarzystą. Werbel, czyli no jakby jedna z części perkusji, to jest jeden z takich pierwszych przedmiotów, które w ogóle pamiętam jako dziecko. Chyba on był w moim domu, odkąd się urodziłem. Więc od dziecka po prostu miałem pałeczki i grałem na perkusji. Potem trochę bardziej profesjonalnie, bo grałem koncerty z moim tatą. On grał standardy jazzowe też i graliśmy w klubach, w jakimś centrum kultury i tak dalej. I graliśmy w ogóle muzykę jazzową już, więc no to było super. Ale to była zabawa. To było dla mnie takie... Nie traktowałem tego jakoś tak bardzo poważnie. Po prostu w wolnej chwili w domu sobie grałem na poduszkach, a na próbach z tatą grałem na perkusji. I to było, myślę, że to jest super, bo rodzice mnie nie zmuszali do tego, żebym grał. Po prostu robiłem to, bo chciałem to i miałem z tego dużo zabawy. No ale co, przyszedł taki moment, że tata powiedział: synu, dość perkusji, jestem gitarzystą, proszę, gitara. Nie, ja po prostu przestałem jakoś grać, nie wiem, wolałem jeździć na rowerze, grać w piłkę z kolegami. I jak miałem 10 albo 11 lat, to wtedy mój kuzyn zaczął grać na fortepianie. No ja też chciałem na czymś zacząć grać. I od razu jak pomyślałem, że no może na gitarze zacznę grać. I tak mocno się wtedy w to zaangażowałem i od razu zacząłem dosyć dużo ćwiczyć i potem zacząłem grać muzykę klasyczną i tak dalej. Więc tak to się muzycznie potoczyło. Ty znany jesteś z tego, że przykładasz nieprawdopodobne znaczenie do dźwięku. Mm. Każdy dźwięk musi być piękny. Mm. Co to znaczy? Dziękuję. Fakt, no brzmienie dla mnie jest bardzo istotne i taka precyzja brzmienia i to jest aspekt, nad którym dużo pracuję i zwracam uwagę też na technikę gry. Myślę, że to też zostało mi z tego, że właśnie grałem na gitarze klasycznej, więc ta wrażliwość na dźwięk,
no tam jest jakby bardzo istotna i myślę, że to przeniosłem też do tego, że potem zacząłem grać jazz i to mi zostało i no i cały czas gdzieś tam staram się o to dbać i pielęgnować. Zresztą brzmienie to jest też coś, co nas wyróżnia pośród innych muzyków. Nie wiem, to samo się tyczy głosu, barwa i to jest coś, co ludzie słyszą najpierw, poza treścią, no to słyszą też właśnie brzmienie. I... No, co jest ciekawe, jak nie masz, po prostu ja pracuję z głosem, a to jest w moim ciele, ale jak masz coś innego, tak gitarę, to budujesz po prostu ten swój sound. Myślę, że to jest takie fajne, niesamowite, że Szymon ma taki bardzo silny swój sound i swoją estetykę i to mnie też bardzo właśnie przeciąga, bo ja też latami nad tym pracowałam, nauczyłam się 20 różnych technik, żeby też... No więc właśnie, ja powiedziałam wszechstronny głos, bo ty masz takie jakieś projekty teatralne, multimedialne, opowiedz o tym, łączysz różne dziedziny artystyczne. No też nieraz jestem w projektach teatralnych na scenie, no to lubię bardzo w różne roli wchodzić. Mogę powiedzieć, że po prostu może w mojej muzyce to na pewno jestem zawsze ja, tak? Dlatego może też trochę jestem bardziej skromną, ale tak też w projektach teatralnych to lubię też po prostu kimś całkiem innym być. Oczywiście zawsze jestem sobą, ale no po prostu uwielbiam ten eksperyment z głosem i też robię, też mam album, gdzie robię improwizację free improvisation albo różne po prostu. Lubię też nieraz taką piosenkę sobie napisać bardziej popową, jak ten Little Things, albo zaaranżować dla orkiestry. Myślę, że jestem osobą, która się chyba szybko nudzi jakimś tam projektem i dlatego cały czas lubię... A że ma takie możliwości, to może robić wszystko. No jakoś lubię robić i to, ale... dlatego też fajnie z Szymonem grać, bo niby to jest gitarzysta, tylko taki duet, tak, ale po prostu jest tyle tych kolorów i możliwości, że to mnie bardzo fascynuje i dlatego zawsze jest ciekawo. Na każdym koncercie coś innego robimy z tych utworów. Czytasz w moich myślach, bo jeszcze powiedziałaś improvisation. Czy koncert to jest tylko to, co macie zapisane w nutach? Czy czasem popatrzycie na siebie i coś się wydarza na scenie? Improwizujecie, odbieracie sobie te muzyczne przekazy, tak? Chyba. Tak, w 100%, tak. No. Każdy koncert jest inny i często są jakieś momenty spontaniczne, że zmieniamy coś. Natomiast też nie boimy się powtarzać pewnych rzeczy. Chociaż one mimo wszystko i tak zawsze brzmią inaczej, bo zawsze trochę inaczej gramy w innym tempie. Więc nie zamykamy się raczej po prostu na nic, że ani nie ustalamy, że tylko improwizujemy, ani jakby po prostu wszystko jest otwarte. Mamy swoje utwory, ale jesteśmy otwarci na zmianę ich, ale też chętnie zagramy je tak samo jak kiedyś. W sensie zależy dużo od chwili i od momentu. No myślę, w naszej muzyce jest na pewno około 50% chyba zimprowizowane, tak jakby, bo często jest jakby ten temat, to chyba przychodzi trochę z tego jazzu, tak, że studiowaliśmy ten jazz, że często jest temat, potem improwizacja, temat, a nieraz jest też improwizacja na końcu czy na początku. Myślę właśnie, że nas może różni od tego, że nie robimy tylko frytę, tak, tylko mieszamy te struktury z improwizacją, ale też ja mam tak, że ja nie spisuję nawet nieraz swoich melodii, bo tam spisuję, ale je zawsze inaczej frazuję. To też jakoś wzięłam z tego jazzu, z świata myślenia w jazzie, też jako Billie Holiday, tak? Ona też nie śpiewała nigdy tak samo melodię, tylko ja jakoś coś w tym mam, że mnie to limituje. Jak mi się wydaje, że muszę zawsze tak samo, to już mi się nie chce. Tak. I dlatego to jest fajnie. Czasami też ta improwizacja wydaje mi się, że polega na interpretacji. Że my z jednej strony improwizujemy, mamy partie totalnie improwizowane, ale też mamy jakieś takie zapisane rzeczy, które my zawsze interpretujemy inaczej. I to też jest improwizacja w zasadzie, tak. Więc to jest ciekawe. Słuchajcie, wasza wspólna płyta tu w tym towarzystwie płytowym jest absolutną świeżynką. Ale te wasze płyty, no, mają rok, półtora roku, tak mniej więcej. To już mam chyba z trzy. Trzy. No więc najwyższy czas na następne solowe płyty. Dlatego chciałam was zapytać, czy myślicie już o tym? Tak, ja już właśnie bukuję studio w Bazylei, żeby nagrać chyba w lutym płytę następną moją właśnie.
kwartecie z Guests, właśnie z Szymonem Miką i jeszcze saksofonistą też. No, bo uwielbiam mój skład orkiestrowy, tylko teraz gramy też, jak się mówi, turnę. W kwartecie z cellistą Ambrosius Huber, basistą Kuba Dworakiem, też z Polski, nie wiem czy to znasz. Tak. I Jago Fernandez na drums. No bo już po prostu, żeby się poruszyć też w tych czasach z COVID-em, to niestety 11 osób zespół jest, no jest bardzo trudno, żeby to ogarnąć, te wszystkie reguły. Zwłaszcza, że tam są różne instrumenty, takie tak, większe też. Uwielbiam to, tak. Tylko, że no, jak ktoś chce, to oczywiście przylecę z całym zespołem, ale teraz buduję ten kwartet i tak już robimy turnę i pójdziemy do studia, bo już po prostu mam bardzo dużo moich kompozycji, które tam pisałam też w pandemii. Miałam bardzo dużo czasu i chcę to już zrealizować wreszcie. To zapraszamy do Polski. A Szymon, ja widziałam jakieś takie nagranie Greenfields, to zapowiedź płyty nowej, czy takie luźno rzucone nagranie muzyczne? To jest takie luźno rzucone nagranie, ale myślę, że ono znajdzie się na mojej następnej płycie. Bardzo lubię ten utwór, który swoją drogą powstał. Rzadko zdarza mi się napisać utwór, który tak mi spadnie z nieba trochę. Zazwyczaj to zajmuje mi dużo czasu, żeby jakiś pomysł przerodzić w kompozycję. A z tym utworem było tak, że po prostu napisałem go w jedno popołudnie i do dzisiaj go bardzo lubię, więc myślę, że znajdzie się na mojej następnej płycie. Thank you.
mam nagrany materiał i gotowy, i zmiksowany, który nagrałem na gitarze solo. I on się ukaże jakoś niedługo. Ale to jest taki bardzo undergroundowy projekt, który... Lubimy takie projekty. Który zrobiłem głównie dla siebie, tak naprawdę. To jest takie... Taka... Popatrz, jak on się tu nadaje do naszego wnętrza. Chciałem się czegoś nauczyć po prostu nowego, próbując zagrać na gitarze solo. To jest, nie jest takie oczywiste i proste, jak na, nie wiem, znaczy proste. Na fortepianie też jest trudne, ale przynajmniej są dwie ręce do grania. Na gitarze to jest... No, ale na gitarze też się gra dwoma rękami, nie? Tak, ale dźwięki jakby tutaj można łapać tylko czterema palcami, prawda? A na fortepianie można zagrać 10 dźwięków naraz. Na gitarze maksymalnie 6. Więc spróbowałem właśnie podejść do tego tematu i nagrać, skomponować i nagrać utwory solo. Ale to jest taki undergroundowy projekt, tak jak mówię, głównie, który zrealizowałem dla własnych potrzeb takich rozwojowych. Natomiast jest też projekt, z którym właśnie mieliśmy krótką trasę w Polsce, mój, w którym również śpiewa Yumi. Gra na trąbce Oskar Torok, znakomity trębacz pochodzący ze Słowacji, a mieszkający w Pradze. Na perkusji teraz z nami grał Peter Somos, to jest taki znakomity perkusista z Węgier, i Max Mucha również na kontrabasie. I to jest projekt, który na pewno chciałbym, z którym na pewno chciałbym wejść do studia i nagrać, bo mamy praktycznie gotowy materiał i za sobą kilka wspaniałych koncertów właśnie, więc... Specjalnie na zakończenie zapytałam o wasze plany, bo muszę zapytać o przyszłość tego duetu, bo każdy z was robi dużo poza tym duetem. Czy on będzie trwał? Musicie mi tu przyrzec. Oczywiście. Tak, tak. Zanim coś zagracie na koniec. Chcielibyśmy chyba gdzieś też jakąś rezydencję zrobić artystyczną, może nie wiem jeszcze gdzie, ale po prostu, żeby posiedzieć 1-2 tygodni, żeby naprawdę też nowy... Napisać też nowy materiał. No. Byłoby fajnie po prostu może nawet wszystko teraz napisać razem, bo mi się bardzo podobają specjalnie te utwory, które razem napisaliśmy, bo wtedy naprawdę czuć, że to tak, w duecie tworzymy. To co zagramy na koniec? I zaśpiewamy. No, wybieracie. Wy. Na YouTube czy live? Live. Aha, live. A, chcesz Blackbirda? Możemy, dobrze. No to gramy i śpiewamy. Gramy. Tylko muszę skoczyć po kapodastrę. W informacji prasowej przeczytałam, że udajesz na gitarze dźwięki deszczu. O, tak, tak. Na tej gitarze? Bardzo proszę. Bardzo proszę. To było bardziej na tym właśnie Ron Rocco, ale to były takie dźwięki typu... Takie flażolety, nie? Ale to było na innym instrumencie. A teraz bardzo proszę o słońce. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly, blackbird, fly into the light of a dark black night. Su-do-do.
Wróć. Bardzo chętnie. Bo cię przestanę lubić, Szymonego, ja nie wróci. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki.